Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Po raz drugi nad Wartą między Beleniem a Strońskiem walczyli żołnierze polscy i niemieccy. Tym razem nie na śmierć i życie, ale po to, żeby przypomnieć o jednej z najważniejszych bitew województwa łódzkiego. Chcemy przede wszystkim upamiętnić tych, którzy zginęli bohatersko walcząc w obronie naszych granic w 1939 roku. Walcząc za ojczyznę. W pełnej rozmachu inscenizacji Bitwy nad Wartą, którą zorganizował w sobotę 4 września Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, wzięło udział 200 rekonstruktorów. Były także samolot, czołgi, ciężarówki, ciężkie karabiny maszynowe, armaty i moździerze. Co roku Łódzkie zaprasza na wakacyjne spędzanie czasu w kajaku, wiosłując po pięknych rzekach Łódzkiego, Pilicy czy Warty. Od 2 lat tradycyjnie sezon kończy się pożegnalnym spływem i w tym roku 70 osób wzięło udział w kajakowej przygodzie na rzekach Łódzkiego. Nie wiedzieć o niczym? To tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. To jeden z najbardziej znanych cytatów z dramatu Moralność pani Dulskiej. W tym roku w narodowe 10. jubileuszowe czytanie zaangażował się wicemarszałek Piotr Adamczyk wspólnie z Tobiaszem Bocheńskim, wojewodą łódzkim. Przeżywamy, wczuwamy się w rolę bohaterów. Chcemy uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach znajdujących się na kolejnych stronach każdej książki. Od premiery Moralności pani Dulskiej upłynęło już 115 lat. Pomimo upływu czasu te wady, dwulicowość, zazdrość czy też zawiść dostrzegamy również dzisiaj. Czytanie Moralności pani Dulskiej odbyło się w ogrodach Pałacu Herbsta w Łodzi. Wzięli w nim udział poza wicemarszałkiem i wojewodą aktorzy Łódzkiego Teatru Jaracza. Ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierał czynsze, będę, no, Dulskim, pra-Dulskim, ober-Dulskim, że będę rodził Dulskich, całe legiony Dulskich. Zbigniew Zięba, wicemarszałek województwa łódzkiego, przekazał policjantom z Łódzkiego 12 walizek wypełnionych wyjątkowym sprzętem. Są to atrapy narkotyków i przedmiotów służących do ich zażywania i przechowywania. Posłużą policji do szkolenia rodziców i nauczycieli. Będą rozdysponowane wśród komend powiatowych naszego regionu. 12 takich zestawów, wartość każdego zestawu to około 2000 zł. Poznaliśmy 7 laureatów finału okręgowego 36. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Dzień dobry, Mateusz Adamowicz. Mamy dziś środę 15 września. Z przyjemnością Państwa zaproszę na kolejne wydanie programu lokalnego. Jak zawsze zaczynamy serwisem informacyjnym, a w nim powiemy m.in. Czy pasażerowie są zadowoleni z komunikacji miejskiej? No przecież nie ma żadnego otwartego okna. Siedzimy jak w akwarium, jak jedziemy. A także o muzycznych poszukiwaniach chóru. Szukamy osób, które razem z nami chciałyby razem śpiewać i dobrze się bawić. Zaczynamy jednak od smutnej informacji. W sobotę w wieku 73 lat zmarł Andrzej Kociak. W latach 95-96 był prezesem STVK Centrum Zgierz. Wieloletni delegat naszej telewizji aktualnie pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Dziś spoczął na cmentarzu imienia księdza Piotra Skargi. Pożegnała go rodzina, przyjaciele, a także współpracownicy. Thank you.
żegnamy naszego kolegę i przyjaciela Andrzeja Kociaka, wieloletniego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, delegata na walne zebranie, człowieka, który naprawdę miał przeogromny udział i był zawsze aktywny. Wszystkie prace, które wykonywał, działał na zasadzie wolontariatu. Pracował w różnych zespołach i w różnych komisjach. Zawsze zaangażowanie i jego aktywność wpływała i podsuwane były tematy związane z rozwojem stowarzyszenia. Pewne sugestie i pewne problemy, które były przedstawiane, zawsze były trafne i celne. Dziś go żegnamy. Żegnaj Andrzeju, żegnaj drogi przyjacielu. Temat został zgłoszony przez jednego z naszych widzów, ale jak się okazuje, przez jednego z radnych podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Trudne warunki w autobusach utrudniają podróż mieszkańcom Zgierza. Warunki panujące w komunikacji miejskiej budzą skrajne emocje wśród mieszkańców naszego miasta. Temat poruszył radny Łukasz Wróblewski na sesji Rady Miasta, do którego, jak mówi, codziennie napływają wiadomości o trudnych warunkach w zgierskich autobusach. Mamy XXI wiek, tak? 2021 rok, to już kawał tego XXI wieku minęło, a my cały czas poruszamy się autobusami, które dawno temu miały swoje lata świetności. Co jakiś czas widzimy na serwisach społecznościowych autobus, awaria i wylatujący z obsługi. Mam codziennie dostaję na Messengerze informacje od mieszkańców, czy to o opóźnieniach, czy o tym właśnie, że było brudno, że coś nie działało. Zapytaliśmy naszych mieszkańców, jak oni oceniają podróżowanie komunikacją miejską. Bardzo jest duszno w autobusach, szczególnie nie działa ta klimatyzacja, gdzie jak jest z 30 osób w autobusie, to już jest po prostu bardzo duszno. I tym bardziej to widać, bo nawet niektórzy ludzie po prostu okna zamykają i jest paruwa i się nie da wytrzymać. Dobrze, nie ma żadnego otwartego okna i siedzimy jak w akwarium, jak jedziemy. Dlaczego nie ma wentylacji, klimatyzacji w autobusach? Nie za bardzo. A dlaczego? Jest więcej ludzi niż powinno być i nie wszyscy są w maskach. Ciasno jest w autobusach. Ja rzadko jeżdżę, wie pan, ale teraz opóźnienia, wiadomo, w godzinach szczytu. Nie jest źle ogólnie, w zimę grzeją, także... Co można zrobić, aby problem rozwiązać? Na jednej z poprzednich dyskusji w tym temacie jeden z radnych współpracujących z prezydentem właśnie tak wrzucił, że właśnie Kutno, Tomaszów Mazowiecki są takimi przykładami. Tam jest jedna kwestia, która różni ich od nas. Tam miasto jest większościowym bądź czasami stuprocentowym udziałowcem, właścicielem spółek przewozowych. U nas markup jest spółką z udziałem miasta, ale z mniejszościowym udziałem miasta i chyba to jest gdzieś tam leży u podstaw tych kłopotów, które tutaj są. Niedługo przyjdzie zima, która postawi kolejne oczekiwania podróżujących względem komunikacji miejskiej. Zgierzanie zamiłowani w śpiewie będą mieli możliwość do zaprezentowania swoich wokalnych talentów. Zgierski chór Lutnia zaprasza wszystkich do przyłączenia się. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie, wystawiano niesłychanie. Towarzystwo Śpiewacze Lutnia działa nieprzerwanie od 1907 roku. Skupia w sobie członków w różnym wieku i z różnych środowisk, z dominacją głosów żeńskich. Od wielu lat bierze udział w uroczystościach miejskich i państwowych organizowanych na terenie naszego miasta. Repertuar obejmuje zarówno pieśni sakralne, patriotyczne, rozrywkowe czy ludowe.
Kierując zaproszenie do wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił wokalnych, chór zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi. Zapraszamy szczególnie panów, ale jak najbardziej też panie. Szukamy osób, które razem z nami chciałyby razem śpiewać i dobrze się bawić, też występować na scenie. Przygotowaliśmy 4 filmiki. W pierwszych 2 występują same panie. Zadają bardzo enigmatyczne pytanie, gdzie te chłopy? A w kolejnych 2 występują panowie, którzy prezentują się w repertuarze rozrywkowym oraz klasycznym i pokazują, że śpiewając i spędzając razem wspólnie czas, można się świetnie bawić. Nie mamy ograniczeń wiekowych, jednak bardzo mile widziane są osoby młode. Bardziej zainteresowane są panie, jednak nasi panowie, którzy nagrali 2 filmiki, są dostępne w internecie, pokazali, że śpiewając muzykę klasyczną i rozrywkową można się bardzo dobrze bawić i miło spędzać czas. Dlatego serdecznie zapraszamy panów. Jeżeli tylko mają ochotę i chcą spróbować, to jesteśmy jak najbardziej otwarci. Próby odbywają się we wtorki i w czwartki w godzinach od 18.30 do 20.30 przy ulicy Łęczyckiej 2. Galimatia zdefiniujemy jako ogólny nieład lub zamęt. Takim hasłem została nazwana wystawa Janusza Kowalczyka, którą możemy oglądać w gmachu Biblioteki Głównej. Janusz Kowalczyk jest artystą amatorem. Do zostania dyplomowanym artystą zniechęcił go jeden z profesorów, mówiąc mu, że nigdy malarzem nie będzie. 15 lat temu zebrał się na odwagę, aby chwycić za pędzel i uwidocznić to, co na co dzień przykuwa jego uwagę. Maluje to, co dostrzega. Nikim się nie inspiruje. Jak sam podkreśla, kiedyś wydawało mu się, że będzie naśladował Kossaka. Dziś już wie, że najbardziej inspirujący jest świat dookoła. Jak coś mi się spodoba, to biorę pędzel i robię. Nie patrzę, że tak, czy siak, czy to mi się nie podoba, czy podoba. No, po prostu pracuję nad tym. Jest taki bałagan w malowaniu, że nie ma jednego tematu, że jest dużo tematów. Że jest, no, można powiedzieć wszystko, mydło i powidło. No. Nie robię jednego, tylko robię to, co mi się podoba. To staram się robić wszystko. Nie to, że zima, czy tam lato, czy jakiś pejzaż, czy marynistyka. No, wszystko, co mi się podoba, to robię. Staram się robić. No. Jestem amatorem i się uczę cały czas, także to nie jest tam żadne coś pięknego, no, ale kocham to robić i robię. Wystawę można oglądać do 14 października. Średnio przygotowujemy wydarzenie raz w miesiącu i zwykle to są właśnie wtorki. Natomiast miejsca tych spotkań na naszych wydarzeniach są różne. Czasami jest to Biblioteka Główna, gdzie zwykle przygotowujemy wernisaże prac, natomiast inne wydarzenia kulturalne odbywają się również przy ulicy Długiej 29. Tam odbywają się przede wszystkim koncerty. Natomiast już dzisiaj chciałabym zaprosić na 5 października wszystkich zainteresowanych na spotkanie autorskie z panem Błażejem Torańskim, autorem książki Mały Oświęcim, która odbędzie się właśnie w bibliotece przy ulicy Długiej 29A. Gorąco zachęcamy do czynnego udziału w kulturalnych wydarzeniach organizowanych w naszym mieście. W połowie września trzeba przygotować się na zmiany pogody. Dziś było jeszcze słonecznie, czwartek i piątek przyniosą zmianę pogody. A oto szczegóły.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje nawet wydanie szeregu obostrzeń meteorologicznych na najbliższe dni. Możliwe jest wydanie ostrzeżeń przed intensywnymi opadami. Już jutro przewiduje się duże zachmurzenie i lekkie opady deszczu. Słupki rtęci wskażą 21 stopni. Następnego dnia temperatura powoli spadnie, bowiem po tych opadach nad Polskę nadejdzie bardzo zimna masa powietrza, co poskutkuje wyraźnym ochłodzeniem. Tak więc w piątek na termometrach zobaczymy 16 stopni, a w sobotę 15. Dodatkowo może padać. Kolejne dni nie napawają optymizmem, bo w niedzielę już tylko 12 stopni. I to wszystko, co przygotował dla Państwa nasz zespół redakcyjny. Proszę nie odchodzić od telewizorów, bo już za chwilę szersza relacja z uroczystości obchodów 70-lecia zawodowego pożarnictwa w Zgierzu. Ja się z Państwem żegnam i przypominam, że kolejne wydanie programu będzie w piątek o 16.30. Miłego popołudnia, do zobaczenia. Szanowni Państwo, drodzy goście, strażacy, druhny i druhowie. Zebraliśmy się tu, by z należytą godnością świętować jubileusz 70-lecia zawodowego pożarnictwa w Zgierzu oraz stulecia utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wasza tak liczna obecność w tym miejscu świadczy o tym, że to ważny dzień nie tylko dla funkcjonariuszy i pracowników tutejszej komendy czy druhów OSP, ale również dla wszystkich mieszkańców powiatu zgierskiego. Każda historia jest jak stary dom nocą, w którym płoną wszystkie lampy i szepczą przodkowie. Aby zrozumieć historię, musimy wejść do środka i posłuchać, co mówią, oglądać książki i obrazy na ścianach, powąchać zapachy. W myśl tej idei rozpoczęliśmy podróż w głąb historii zgierskiego pożarnictwa i była to dla nas niezwykle ważna i pouczająca lekcja. Dzieje tutejszej zawodowej straży pożarnej niemal od momentu powstania przeplatają się z losami Zgierskiej Ochotniczej Straży Ogniowej. Przez wiele lat dzieliły wspólną strażnicę i bazę sprzętową, ramię w ramię, czuwając nad bezpieczeństwem mieszkańców Zgierza i okolic. Za murami naszej strażnicy płynie czas inaczej. Od zdarzenia do zdarzenia, od wyjazdu do powrotu, odmierzanej nie wskazówką, lecz dźwiękiem strażackiej syreny. Świadomość ulotności chwil i kruchości ludzkiego życia towarzyszy nam każdego dnia naszej pracy. Ale dziś chciałbym, żeby nasze myśli zwróciły się w kierunku wspomnień, przywoływania w pamięci kolegów i współtowarzyszy. Niech to będzie czas wzruszeń, czas powrotu do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat służby. Święty Florian, patron strażaków, a święty Krzysztof, patron kierowców, strzegą od wszelkich niebezpieczeństw w drodze podczas akcji gaśniczych, ratowniczych oraz w drodze powrotnej. Niech wszyscy wsparci Twoją łaską i obdarzeni dobrymi uczynkami po trudach doczesnego pielgrzymowania zasłużą na osiągnięcie wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
Rzadko się widzi taką ilość sztandarów, bo nawet na uroczystościach centralnych nieraz nie ma. 42 naliczyłem, więc wielkie podziękowania wszystkim druhom za tą obecność dzisiaj, że jesteście tutaj, że niesiecie pomoc, że może każdy z mieszkańców na was zawsze i wszędzie liczyć. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego serdecznie gratuluje wspólnego obchodzenia 70. rocznicy powstania Strażactwa Zawodowego oraz stulecia stworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.